Cześć Wam, witajcie, z tej strony Moskit. Chciałbym Wam dzisiaj zdemonstrować tryb w kooperacji w dwie osoby przez sieć w grze Hunted Kuźnia Demona razem z Pierkiem, który jest tutaj ze mną. No może nie bezpośrednio ze mną, bo po drugiej stronie łącza. No, witam, witam. Niestety będzie to dosłownie niewykonalne, ponieważ gra ogólnie się wariuje, nie chce się z nikim połączyć, nawet w losowo dobrane połączenie. Próbowaliśmy także przez Hamachi, co niestety Spierek jak zaowocowało? No, nie zaowocowało, no jak widać. Połączyć się nie możemy, zagrać nie możemy. Nic nie możemy zrobić. Kombinowaliśmy na chyba wszystkie możliwe sposoby, kombinowaliśmy nawet, żeby się połączyć do kogoś innego i no, i takiego koopa sobie dostaliśmy. No niestety, gra sama w singlu nie jest jakaś porywająca, jajec nie urywa. Mieliśmy nadzieję, że jakoś da się w nią zagrać coś fajnego, pokazać chociaż w koopie, albo przynajmniej ponabijać się z głupot, które są tam. No niestety, nie zostało to nam dane. Znaczy, no może w koopie byłaby chociaż trochę wyratowana ta gra i myślę, że tak by było, gdyby pozwolili jakomukolwiek na grę w koopie. Chyba jedyna opcja to jest taka, że po prostu split screen na jednym komputerze z padem do Xboxa. Tutaj no, gra też jest strasznie marudna, bo tylko chyba pady od Xboxa akceptuje. No to jest chyba tylko jedyna opcja. To co, wpadasz do mnie? No, jasne, spoko. Dobra, gdzie mieszkasz? Daleko? Od Szczecina? No, szczególnie, że to prawie drugi koniec Polski, nie? Ale zaraz będę. Ej, nie chcę nic mówić. Nie chcę zapeszać, ale właśnie mnie z kimś połączyło. Jezus. Ale utracono połączenie z grą. Dobra. Nie zmieniam zdania na temat tej gry. Udało mi się z kimś połączyć właśnie w tym momencie. Ja tu w tej chwili spróbuję cokolwiek pograć w singlu, chociaż to będzie droga przez mękę. No, no dobra, no to byłoby, drodzy widzowie, na tyle z Hunted Kuźnia Demona z trybu co-op w dniu 18 maja. Trzymajcie się cieplutko. Pokażę Wam może następnym razem singla. Dzisiaj już mam po prostu dosyć tej gry, bo chyba ponad pół godziny staramy się ją uruchomić, już mam po prostu jej podziurki w nosie. Nie ty jeden. No więc, pa pa.